Nie każdy kierowca wie, jak wiele bakterii i wirusów znajduje się w środku jego samochodu. Czyszcząc regularnie wnętrze, nie tylko zapewniamy sobie lepsze doznania estetyczne, ale także usuwamy patogeny z pojazdu. Obecnie, w czasach epidemii koronawirusa, wiele osób nawet nie czyści, a dezynfekuje auta. Często jednak zapomina o jednej rzeczy. Obecnie nie jeden kierowca ma w swoim aucie płyn do dezynfekcji, którym regularnie odkaża często dotykane powierzchnie w aucie, takie jak kierownica, czy lewarek zmiany biegów. To dobry nawyk, ale wiele osób zapomina o innym, kluczowym elemencie. Każdy kierowca musi pamiętać o dezynfekcji jednego elementu. Gdy dezynfekujemy auto, powinniśmy zacząć od tych elementów, które dotykamy najczęściej. Pamiętajmy, że wirus na niektórych powierzchniach i w szczególnych warunkach jest w stanie przeżyć nawet 3 dni. Zaczynamy od kierowcy, klamki, guzików i lewarka zmiany biegów. Przy tym, nie można zapominać o jeszcze jednym przedmiocie. Należy pamiętać więc o dezynfekcji kluczyków do auta. To właśnie je przynosimy do domu, możemy więc też potencjalnie przynieść wirusa. Do czyszczenia warto użyć środków do dezynfekcji, ale jeśli takowych nie mamy, możemy pomyśleć o aplikacji wody z mydłem miękką gąbką. Świadomy kierowca powinien to wiedzieć. Warto pamiętać także o innych, ważnych zasadach. Przede wszystkim, myjemy ręce zarówno przed skorzystaniem z auta, jak i po wyjściu z niego. Pamiętajmy także, aby nie dotykać twarzy, także podczas prowadzenia auta. Nie wiemy, co przynieśliśmy NP. Z pracy, czy sklepu do środka. 2. Ponadto, zgodnie z obecnym rozporządzeniem ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego, musimy zasłaniać twarz i nos, gdy przebywamy poza domem. Ten obowiązek dotyczy nas także w trakcie prowadzenia samochodu, o czym pisaliśmy niedawno. Ponadto zdejmowanie maseczki bez późniejszego umycia rąk nie jest zbyt dobrym pomysłem, dlatego lepiej ją zostawić nawet podczas jazdy. Źródło: ABC Zdrowie.